Tymoteusz Sternicki, gratuluję Ci. Najcenniejsza, najfajniejsza nagroda, najbardziej wartościowy zawodnik MVP finałów. Jak to się mówi po angielsku? MVP, tak? Most valuable player. Dokładnie. Nie tylko zostałeś MVP, ale okrzyknięty przez dziewczyny najsympatyczniejszy, najprzystojniejszy koszykarz. Brawo. Dwa słowa o tym finale, bo naprawdę był finał godny finału Mistrzostw Polski U15 i zrewanżowaliście się za grupę. Co wam trener powiedział, że macie grać inną koszykówkę niż graliście w grupie? Jaka była recepta na zwycięstwo po klasy grupowej? Nie było innych założeń, były w większości założenia te same. No, celem to było najbardziej, żeby po prostu najważniejsza była zbiórka i kontratak, żeby po prostu nie dawać się ustawiać obronie, żeby, no i grać oczywiście zespołową koszykówkę i komunikację. Słuchaj, z trójki, która była na nieoficjalnych mistrzostwach Polski w Radomiu, mieliście trzecie miejsce. Komorowa nie ma na podium, nie ma drugich spójni, bo i Śląsk wyeliminował, ale jesteście wy i z tego się bardzo cieszę, że drużyna, która była, miała medal na Pucharze Zibiego, ma teraz złoto. Gratuluję, wszystkiego dobrego, trzymaj się, uważaj na siebie i jak spędzisz wakacje? No prawdopodobnie jest teraz chwila przerwy i jakieś treningi indywidualne, żeby popracować nad techniką, bo jest dużo do poprawy. Czego się nie udało Mateuszowi w U17, udało się w U15. Wszystkiego dobrego kadry Polski, żebyś nam się fajnie rozwijał, a w przyszłości grał wpierw w ASECO, potem na przykład w Barcelonie, a na końcu w NBA. Jeśli w NBA, to w jakiej drużynie? Nie mam żadnych takich drużyn, w których chciałbym grać. Po prostu chciałbym. A twój idol? Nie posiadam aktualnie. Myślę, że Luka Doncic, ale tak to nie mam żadnego. I dobry wybór. Dziękuję. Tymoteusz Sternicki.